Ten charyzmatyczny duet znają chyba wszyscy. Oboje są bardzo zapracowani, ale zawsze znajdują dla siebie czas. Z okazji Dnia Dziadka odwiedzamy Leszka Millera i jego wnuczkę Monikę. Sprawdźmy, co o nich słychać. Cześć! Hej, możemy wejść? Proszę bardzo. Bardzo mi miło, że możemy gościć w domu twoim i twojego dziadka. Mi również jest miło. No to chodźcie, poznacie mojego dziadka. Spotykamy się dzisiaj z okazji Dnia Dziadka. Jak wspomina pan przyjście swojej wnuczki na świat? Pamięta pan ten dzień? Ale dokładnie pamiętam dzień, w którym po raz pierwszy przyjechała do naszego mieszkania. Jej mama przyjechała z moją żoną. Obydwie panie były bardzo wzruszone. No ja oczywiście też. I to oznaczało, że ja się będę musiał wyprowadzić z mojego pokoju. Dlatego, że tam stanęła kołyska czy łóżeczko. No i to był najważniejszy pokój oczywiście. Pamiętam zresztą taki zabawny incydent, mianowicie ja wtedy pełniłem urząd ministra spraw wewnętrznych i zapukało dwóch panów, mnie nie było akurat w domu, zapukało dwóch panów i chcieli zainstalować specjalną łączność. I zapytali się, gdzie jest gabinet pana ministra. No to mama Moniki powiedziała, gabinet pana ministra jest zajęty przez wnuczkę. W momencie, w którym Monika z nami zamieszkała, no to cały świat kręcił się wokół wnuczki. Do dzisiaj jest tak, że wszystko by jej pan oddał? Tak, wszystko co mam. Gdybym miał do wyboru, czy się zaszczepić szczepionką przeciwko COVID-owi, a miałbym jedną, czy dać Monice, to oczywiście dałbym Monice. Monika, jakie jest twoje pierwsze wspomnienie z dziadkiem, jakie pamiętasz? Co to był za dzień? Z takich pierwszych wspomnień, jakie pamiętam, nie wiem dlaczego, ale to te momenty, kiedy pływaliśmy razem w basenach i bawiliśmy się w jakieś zabawy, typu nie wiem, że ja jestem małą syrenką czy coś takiego, nie, a ty mnie gonisz. No ja uczyłem Monikę pływać, ale najbardziej ulubioną zabawą Moniki to była taka zabawa w księcia i księżniczkę, więc pisała rolę dla mnie i ja byłem księciem, który ma ratować księżniczkę, a potem księżniczka odjeżdżała triumfalnie na mnie. Ja byłem wtedy koniem i człapałem na czworakach po podłodze, a Monika dumna odgrywała rolę uratowanej księżniczki. Monika, a powiedz, jak ty wspominasz swoje dzieciństwo? Czy dziadek czasami zdarzało się, że dawał ci karę? Albo nie wiem, jak to się nabroiłaś, to był dla ciebie surowy? Znamy wasz duet jako uśmiechnięty i zawsze roześmiany, zgodny, ale może były jakieś momenty krytyczne? Nie, zawsze jak coś napsociłam, nawet jeżeli mocno przegięłam, to mój dziadek był ostatnią osobą, która by mi dała karę. Była taka akcja, że zaczęłam pisać po ścianach, jak nauczyłam się pisać. Wszyscy byli bardzo źli, a ja wtedy powiedziałam, no tak, ale nie możecie być źli, bo ja napisałam, że dziadek jest słodki. Czyli to właściwie forma prezentu. Tak, no Monika nie była takim aniołkiem. Zdarzały jej się trudne chwile albo trudne dni, ale to było trochę tak jak z letnią burzą. Chmura, błyskawice, a potem słońce. To bardzo i bardzo szybko. My mieliśmy taki typowy konflikt z rodzicami Moniki, ale z tego co wiem, to jest w każdej rodzinie. Mianowicie jej rodzice kiedyś postanowili odbyć z nami bardzo poważną rozmowę i powiedzieli, że jeżeli będziemy dalej demoralizować ich córkę, to zabronią nam wizyt i w ogóle widywania się. Więc my pomilczeliśmy z żoną i powiedzieliśmy, słuchajcie, my możemy wam wszystko przyrzec, ale nie to, że nie będziemy rozpieszczać naszej wnuczki. A z czego jest pan najbardziej dumny, jeśli chodzi o Monikę? No Monika jest niezwykle uzdolniona i ja jej trochę zazdroszczę, bo akurat natura poskąpiła mi takich talentów,
ale cieszę się bardzo, kiedy widzę, że coś maluje, albo robi jakiś projekt graficzny, albo śpiewa, albo coś nagrywa. Bardzo się z tego powodu cieszę i jestem dumny, a potem opowiadam swoim kolegom. Monika Dziadek mówi o tobie w samych superlatywach, chwali cię, komplementuje. A powiedz mi, co ty najbardziej cenisz w swoim dziadku? Mój dziadek jest niesamowicie pracowity. Nie ma takich dni, że mój dziadek po prostu sobie usiądzie na kanapie, ogląda telewizję, poczyta, zaśnie. Taki normalny dzień. Nie, nie. Mój dziadek musi albo zacząć pisać książkę, albo zaprosić tutaj swój team, żeby nagrać jakiś film, coś powiedzieć, napisać jakiegoś tweeta, poczytać jakieś historyczne książki. Zawsze musi się coś dziać. To kiedy pan odpoczywa? No właśnie wtedy, kiedy zajmuję się tym, co lubię. Bardzo lubię czytać i mam nadzieję, że współczesne techniki przesyłania informacji nie zniszczą książek. To się akurat dobrze składa, bo z okazji Dnia Dziadka mam dla ciebie prezent. Wiem, co lubisz. Wiem, że lubisz książki. Nie masz? Naprawdę? Ale zobacz, co jest napisane. Jaka jest dedykacja tutaj. Bardzo ci dziękuję, Monisiu. Wszystkiego najlepszego. Bardzo ci dziękuję, ale muszę się pochwalić, że kiedyś będąc u premiera Blaira w Londynie, na Downing Street, powiedział mi, że ma coś dla mnie specjalnego też i wyciągnął taką dużą antologię The Beatles i też powiedział tak jak Monika, ale otwórz i zobacz. Ja otworzyłem i zobaczyłem autograf Paula McCartneya z taką bardzo uprzejmą dedykacją. Wielka pamiątka. No bardzo. Wielu ludzi może pozazdrościć państwu relacji i tego, jak wygląda wasza codzienność. Czego jeszcze można wam życzyć? Ja raczej symbolizuję przeszłość, a Monika symbolizuje przyszłość. Więc wszystko co najlepsze trzeba życzyć Monice. No a w obecnej dobie przede wszystkim zdrowia, bo zdrowie urasta do rzeczy najbardziej pożądanej. No właśnie, właśnie. Zdrowia przede wszystkim. Dziękuję bardzo za rozmowę i za poświęcony czas. Życzę wam wszystkiego dobrego, kolekcjonowania samych pięknych chwil. No i mam nadzieję, że już niebawem spotkamy się w normalnej rzeczywistości. Dziękuję bardzo.